Szczęść Boże, Justyna Kendra. Zapraszam na poranne wydanie informacji dnia. Wielkie uwielbienie w Rzeszowie. Po raz 19 odbył się koncert Jednego Serca, Jednego Ducha. Transmisję przeprowadziła telewizja Trwam. Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. W tym duchu wiary i niezwykłej radości odbył się kolejny już koncert Jednego Serca, Jednego Ducha. To największy taki koncert w Europie, wyjątkowe widowisko, gdzie scenariusz pisze Ewangelia. Pismo Święte zachęca nas do tego, żeby budując swoje życie, ugruntować je na Panu Jezusie Chrystusie. Koncert Jednego Serca, Jednego Ducha to przebywanie we wspólnocie, by razem zaśpiewać Panu. Modlitwa, wspólne uwielbienie, podziękowanie za miłosierną miłość Boga. To świadectwa, które poruszają serca, jak to Tonego Melendeza, amerykańskiego piosenkarza i gitarzysty, który gra palcami u nóg. I choć nie mógł osobiście przybyć do Rzeszowa, to połączył się z koncertem online i opowiadał o swoim spotkaniu ze świętym Janem Pawłem II. Jestem tu, w jego ramionach. Przytula mnie do swojej piersi. Jestem przy jego sercu. Jaki to zaszczyt być blisko świętego. Mogę powiedzieć, że moje ucho było przy jego sercu. Tych wszystkich ludzi w jednym miejscu każdego roku gromadzi inicjator koncertu Jan Budziaszek. Zawsze zaczynamy przygotowanie do koncertu z prośbą, żeby biskupi nam to pobłogosławili. I słuchajcie, i dlatego to się wszystko tak dzieje, gdyby widzicie coś na tym placu, niemożliwe, sami w to nie wierzymy. W odpowiedzi na prośbę organizatorów na scenie pojawił się biskup rzeszowski, ksiądz biskup Jan Wątroba. Po raz 19. bez przerwy, każdego roku rozbrzmiewa pieśń uwielbienia, dlatego który godzien jest najpiękniejszego śpiewu, radości, uwielbienia. Ksiądz biskup Jan Wątroba pobłogosławił uczestników koncertu. Jego formuła ze względu na pandemię wciąż nie przypomina tego, co działo się jeszcze kilka lat temu. Jednak koncert wciąż przyciąga i w internecie przyglądało się mu tysiące widzów. Dania blokuje budowę lądowej części rurociągu Baltic Pipe. Tamtejsza komisja odwoławcza do spraw środowiska i żywności cofnęła pozwolenie środowiskowe dla projektu. Powodem cofnięcia decyzji przez duńskie władze ma być niedostateczne zbadanie wpływu Baltic Pipe na ochronę przyrody. Bardzo nam przykro z powodu tej decyzji. Gdy w 2019 roku otrzymywaliśmy od władz pozwolenie w sprawie Baltic Pipe, zaznaczono, że powinniśmy prowadzić dalsze prace nad szeregiem środków zapewniających dobre warunki życia niektórym gatunkom zwierząt. Od tego czasu kontynuujemy wysiłki w celu ich ochrony. Jednak komisja odwoławcza twierdzi, że wszystkie środki powinny zostać określone przed wydaniem pozwolenia. Poinformowała w komunikacie wicedyrektor spółki EnergyNet, która realizuje projekt na duńskim odcinku. Chodzi o niektóre gatunki myszy i nietoperzy występujące na obszarze lądowym, części planowanego gazociągu o długości 210 km. EnergyNet ma teraz wspólnie z władzami wyjaśnić konsekwencje decyzji dla projektu Baltic Pipe. Obecnie przygotowuje się jednak do wstrzymania budowy do czasu uzyskania niezbędnych pozwoleń. Skutki decyzji analizowane są także przez polskie MSZ. Jednak w tej konkretnej sprawie, jak zauważa wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, Polska nie jest stroną postępowania. Z tego powodu nie mamy prawnej możliwości odniesienia się do tej decyzji. Podejmujemy odpowiednie działania kanałami dyplomatycznymi. Trzeba pamiętać, że projekt Baltic Pipe ma dla Europy strategiczny charakter. Nikt nie powinien tracić tego faktu z oczu. Zgodnie z pierwotnym terminarzem, gazociąg Baltic Pipe, którym ma płynąć gaz z Norwegii przez Danię do Polski, ma być gotowy jesienią 2022 roku. Jeszcze dzisiaj ambasadorowie państw unijnych mają potwierdzić zamknięcie przestrzeni powietrznej w Europie dla białoruskich linii lotniczych. To reakcja na porwanie przez reżim samolotu linii Ryanair. Głośnego wywiadu udzielił zatrzymany na lotnisku w Mińsku Roman Pratasiewicz. Polska z kolei wciąż zabiega o zwolnienie z aresztu dla polskich działaczy.
Do Polski wróciły osoby zaangażowane w działalność edukacyjną podejmowaną przez Polaków na Białorusi. To Irena Biernacka i Maria Tiszkowska ze Związku Polaków na Białorusi oraz przewodnicząca Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych w Brześciu Anna Paniszewa. Cieszymy się, że te trzy panie są już dziś bezpieczne, czują się dobrze i mają możliwość kontaktu ze swoimi najbliższymi. Te trzy działaczki na rzecz polskiej mniejszości czują się dobrze, mają ochronę polskiego państwa. Ze strony MSZ-u płynie deklaracja, że będą zabiegi dyplomatyczne bez aresztu. Zwolnieni zostali Angelika Borys i Andrzej Poczobut. Sytuacja na Białorusi wciąż jest szeroko komentowana w Europie. Pytania wzbudził wywiad, jakiego udzielił zatrzymany na lotnisku w Mińsku opozycjonista Roman Pratasiewicz. W rozmowie z publiczną telewizją mówił o porażce antyrządowych protestów. Nie będę skrywać, ja mnogo krytykuję. Zdałem sobie sprawę, że wiele rzeczy, za które krytykuje się Aleksandra Łukaszenko, to tylko próby naciskania na niego. Pratasiewicz atakował Polskę i Litwę oraz przekonywał, że sankcje Zachodu mają zmusić Białorusinów do kolejnych manifestacji. Wywiad został odczytany jako próba wywierania przez reżim presji na całej białoruskiej opozycji. Pratasiewicz był rozbity, były momenty, w których nie potrafił powstrzymać emocji. Po tym, jak samolot komercyjnych linii lotniczych, na pokładzie którego był właśnie opozycjonista, został zmuszony do lądowania w Mińsku, część państw unijnych, w tym Polska, zablokowało swoją przestrzeń powietrzną dla białoruskich linii lotniczych. Na ten temat wczoraj rozmawiali premierzy Polski i Irlandii. Premierzy zgodzili się, że szybka i zdecydowana reakcja Unii Europejskiej w postaci sankcji i ograniczeń w ruchu lotniczym w stosunku do białoruskich przewoźników i przestrzeni powietrznej była właściwą odpowiedzią. Obaj szefowie rządu wyrazili także opinię, że konieczne jest kontynuowanie presji na reżim Aleksandra Łukaszenki do czasu zaprzestania przez niego represji i uwolnienia więźniów politycznych. Czytamy w komunikacie kancelarii premiera. Według medialnych doniesień dzisiaj ambasadorowie państw unijnych mają dać zielone światło dla zakazu lądowania na lotniskach w Unii Europejskiej dla wszystkich białoruskich przewoźników lotniczych. Decyzję ambasadorów ma potwierdzić w procedurze pisemnej Rada Unii Europejskiej. W nowej ustawie deweloperskiej znalazły się zapisy, które będą skuteczniej chronić nabywców mieszkań. Powstanie specjalny fundusz, na który składać będą się deweloperzy, a który w praktyce ubezpieczy kupującego. Własne mieszkanie to marzenie wielu z nas, zwłaszcza młodych. Gdy szukamy całkiem nowego lokalu, korzystamy z usług deweloperów. Nie jest to jednak równorzędna relacja, na co zwraca uwagę prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. W tej relacji pomiędzy konsumentem a deweloperem to deweloper jest silniejszą stroną umowy, a pamiętajmy, że najczęściej przedsięwzięcie jest realizowane nie w oparciu o środki dewelopera, ale w oparciu o środki konsumenta. To konsument finansuje budowę swojego mieszkania lub domu. Deweloper buduje ze środków, które wpłynęły na rachunek powierniczy. To rozwiązanie, które funkcjonuje od dawna i mocno wzmacnia pozycję konsumenta. W dotychczasowych przepisach Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostrzegł jednak luki. Dlatego zaproponował utworzenie deweloperskiego funduszu gwarancyjnego, który będzie lepiej chronił nabywców. W sytuacji upadłości dewelopera, upadłości banku bądź w sytuacjach odstąpienia przez klienta od umowy w sytuacjach wskazanych w ustawie. Tłumaczy ekonomista profesor Henryk Wnorowski. Nabywca będzie mógł odstąpić od umowy, na przykład gdy w lokalu wystąpią wady istotne, a deweloper ich nie usunie. W przypadku wad nieistotnych, jeśli deweloper ich nie naprawi, konsument będzie mógł to zrobić na koszt właśnie dewelopera. DFG będzie uruchamiane i te środki wypłacane, gdy inwestycja i przedsięwzięcie zostanie zatrzymane, bo na przykład jakieś decyzje zostaną zaskarżone i plac budowy stanie na dłużej niż 120 dni. Po wypłacie środków z deweloperskiego funduszu gwarancyjnego konsument będzie mógł bez VAT-u kupić mieszkanie u innego dewelopera. Uniknie sytuacji, w której czekając na mieszkanie jednocześnie będzie pokrywał koszty najmu i kredytu hipotecznego. Fundusz deweloperski powstanie w oparciu o środki wpłacane przez deweloperów. W przypadku otwartych funduszy powierniczych, a tych jest większość, do funduszu będzie trafiało 1% ceny każdego mieszkania. To stawka maksymalna, na którą wpływ będzie miał minister rozwoju, pracy i technologii. To on będzie modyfikował tą stawkę tak, żeby napływ środków do funduszu był wystarczający, ale nie był większy niż realne potrzeby rynkowe. Rynek mieszkaniowy jest wciąż mocno rozgrzany, deweloperzy wciąż podnoszą ceny. Najprawdopodobniej uruchomienie dodatkowego funduszu chroniącego konsumentów także przełoży się na kolejne wzrosty cen dla nabywców.
W Lublinie odbyły się krajowe eliminacje do konkursu WorldSkills. Projekt skierowany jest do uczniów oraz studentów. Ma na celu wyłonić mistrzów tzw. zawodów przyszłości. WorldSkills to międzynarodowe cykliczne wydarzenia. Nazywane są Olimpiadą Zawodów Branżowych. Tych konkurencji w WorldSkills jest aż 60 i będziemy kiedyś chcieli się dopracować takiej sytuacji, w której będziemy w stanie rozegrać właśnie we wszystkich tych konkurencjach te zawody. W lubelskim centrum konferencyjnym odbył się finał eliminacji krajowych WorldSkills Poland 2021 Lublin Nowe Technologie. Startowali w nim uczniowie i studenci kierunków informatycznych. Możemy tutaj dowiedzieć się naprawdę wiele przydatnych informacji z mechaniki programowania, projektowania. Zadania dla zawodników składały się z kilku modułów. Nad wszystkim czuwały składy sędziowskie złożone z przedstawicieli z Niemiec i Austrii. Zwycięzcy wezmą udział w finale ogólnoświatowym. Rozmowa z tymi młodymi ludźmi pokazuje, iż są pełni pasji. Wiedzą, co chcieliby w życiu robić, ale też wiedzą, że ten swój talent i tą swoją pasję muszą poprzeć solidną pracą. Nowoczesne technologie, robotyka, mechatronika czy przemysł 4.0 to branże przyszłości, mówił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Wielkie zainteresowanie młodych ludzi z całej Polski, w tym również z Lubelszczyzny, które daje nam wielką nadzieję na znakomitą przyszłość technologiczną, nowoczesną w naszej ojczyzny. Województwo lubelskie od dawna stawia na rozwój branży IT i nowoczesnych technologii, mówił wicemarszałek województwa Zdzisław Szwed. Jest to szersza strategia rozwoju, której celem jest nie tylko promocja Lubelszczyzny na terenie kraju, ale również szansa na zwrócenie uwagi i być może pozyskanie potencjalnych inwestorów. Finał ogólnoświatowej olimpiady, w której weźmie udział reprezentacja Polski, odbędzie się w przyszłym roku w Szanghaju. To były informacje dnia. Kolejne wydanie o 10:00. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.